Niemal całkowitemu spaleniu uległ jeden z domków letniskowych na terenie ogródków działkowych Uroczysko Wsierazu. Gasząc pożar, 66-letni właściciel domku został poważnie poparzony. Stało się to wczoraj kilka minut po godzinie 9, kiedy mężczyzna wymieniał butlę z gazem. Nastąpił wybuch. Butli z gazem, i się zaczęło wszystko palić. I gasił? Tak, tak, próbował. Prowadzono do gasi, no nie, ale się niestety nie udało, i tak jak widać, słoneło wszystko. Sąsiedzi natychmiast powiadomili Straż Pożarną. Kiedy przyjechali strażacy... Jedna z altanek cała była w ogniu. Na miejscu też był poparzony człowiek, który był właścicielem tej, tego, tej altanki. Próbował również gasić ten pożar. W wyniku tego doznał dość poważnych, rozległych poparzeń, około 60% ciała. Pierwszej pomocy udzielili poparzonemu strażacy. Poszkodowanego przewieziono śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Centrum Leczenia Poparzeń w Siemianowicach Śląskich.